Ze mną w studiu jest Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Kładziem się nisko, dzień dobry. Panie ministrze, pan tutaj na Opolszczyźnie w związku z dwiema ważnymi regionalnymi sprawami, tak naprawdę nie do końca może regionalnymi, ale zacznijmy od obwodnicy Opola, od obwodnicy Niemodlina. Czy potrzebny jest lobbying, żeby powstawały nowe drogi na Opolszczyźnie? No, gdyby nie był potrzebny, to pewnie ta droga by już dawno powstała, ponieważ historia starania się o, o obwodnicę Niemodlina, jak mi dzisiaj wskazano, liczy ponad 17 lat. Czyli tyle lat mieli politycy różnej maści, żeby to zrobić, i jednak wielu obiecywało i nie zrobiło. Dlatego znalezienie dwust, prawie ćwierć miliarda na tą inwestycję dla regionu, który jest mały, no nie oszukujmy się, my jesteśmy małym regionem, mamy stosunkowo mało w, w głosów wyborczych, mamy mamy mało posłów, e, dlatego e, Opolszczyzna była zawsze takim regionem, który się spychało, znaczy jak już tam coś trzeba dać, to damy, ale generalnie była gdzieś zawsze z boku. No, i cieszę się, że ostatnio mam taką przyjemność, że jak przyjeżdżam do naszego regionu, to mogę ogłaszać dobre nowiny, że nadrabiamy te lata zaległości i że udaje się zdobyć kolejne inwestycje dla, dla naszej ziemi tej ziemi, która była przez tyle lat pomijana w, w różnego rodzaju inwestycjach. A czy to nie jest też trochę taka ciekawostka może też taki smutny fakt, że wiceminister sprawiedliwości lobbuje na rzecz tych dróg? Ja wiem, czy to takie smutne. Na pewno dla mieszkańców regionu to, że jest, 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 jest dobra wiadomość. Oczywiście, ja wiem, to, do czego pani nawiązuje. No, pani nawiązuje do tego, że minister sprawiedliwości nie powinien się zajmować infrastrukturą, a sprawiedliwością. Ale, no, jeżeli ja się tym nie zajmę, no to tego nie będzie po prostu. No, jest tak, że ja oprócz tego, że jestem wiceministrem sprawiedliwości, jestem posłem tej ziemi. Mieszkańcy mi zaufali. Ja obiecywałem, że będę innym posłem niż byli po posłowie poprzedniej koalicji rządzącej. To znaczy, że będę aktywnie zabiegał o inwestycje dla tego regionu. E I wiem, że wyborcy mnie rozliczą już za dwa lata. E dlatego dzisiaj kolejny raz przychodzę i składam raport. Składam raport, meldu melduję mieszkańcom Opolszczyzny, że udało się. Się wychodzić kolejną ważną inwestycję dla naszego miasta, dla naszego regionu, e, to znaczy obwodnicę Niemodlina, tą obwodnicę, na którą tyle lat czekaliśmy. Ona jest ważna z punktu widzenia połączenia Opola... Z tą częścią regionu, to znaczy jeżeli ta obwodnica powstanie, to ona ożywi i uruchomi nowe tereny inwestycyjne, które będą wzdłuż tej obwodnicy, i prawdopodobnie obniżając koszty transportu, będzie atrakcyjną ofertą inwestycyjną, dla, która pozwoli na powstanie nowych miejsc pracy. Dlatego to naprawdę będzie takie koło zamachowe tej części regionu. Poprawi również bezpieczeństwo mieszkańców niemodlina, którzy od lat się o tym starają. Panie ministrze, tutaj też nowe wiadomości dotyczące zakładu karnego. Czy można przybliżyć y, y, słuchaczom informacje dotyczące powstającego tego planu w powstania zakładu karnego na Opolszczyźnie? Tak, no to będzie takie, y, to będzie najnowocześniejsze więzienie w y, Europie. Ono powstanie znów na Opolszczyźnie. To jest wielka inwestycja rządowa, Szanowni Państwo. Dlatego byłem tak szczęśliwy, że udało się zakomunikować, że inwestycja warta może nawet półtora, pół miliarda złotych, rządowa duża inwestycja, trafi znów do naszego regionu, to znaczy trafi do brzegu w tym wypadku. I jest to inwestycja, która ma pomieścić ponad tysiąc osadzonych. Do tego mają powstać od jednej do trzech hal produkcyjnych, gdzie każda z nich może zatrudnić około 200 osób. Dodatkowo pamiętajcie Państwo, że tak wielka inwestycja rządowa to jest koło zamachowe całej polskiej gospodarki, ponieważ ktoś musi to więzienie zbudować, musi zbudować drogi, wodociągi. Potem, jak takie, taka jednostka penitencjarna codziennie funkcjonuje, to muszą być tam dostarczane różnego rodzaju produkty. Dlatego dla gospodarki regionu, szczególnie dla brzegu, jest to gigantyczny sukces. O tą inwestycję starało się ponad 100 miast w Polsce. Dużą inwestycję rządową i cieszę się, że akurat znowu Polska z nas zwyciężyła. No, przez tyle lat przegrywaliśmy, a teraz wreszcie wygrywamy. Czyli i to, że został wybrany brzeg, to, było, to była decyzja na poziomie władz centralnych. No tak, no to jest oczywiście duża inwestycja rządowa, i bez decyzji rządu nie można byłoby jej tutaj realizować. A ja, tak jak mówię, starało się o to wiele miast, które mają większą ilość posłów, większą ilość głosów, dlatego no teoretycznie z punktu widzenia takiej czystej kalkulacji politycznej mieliby więcej szans. No, ale my wreszcie mamy siłę przebicia, mamy możliwości dojścia do kręgów decyzyjnych. Przez lata mówiło się, że my nie mamy polityków, którzy mają zdolności dochodzenia do kręgów decyzyjnych. Cieszę się, że wreszcie ciężką pracą udało się to osiągnąć i korzysta nasz, na tym nasza ziemia. Panie ministrze, trudny czas do mówienia, dogadywania, ustalania wszystkich formalności związanych z reformą sądownictwa. Jak pan patrzy na te zmiany, które zostały wprowadzone? Na Zmiany, które są teraz omawiane, i na możliwą przyszłą datę zakończenia tych dywagacji na temat reformy sądownictwa. Powiem tak, ja patrzę na to trochę. Staram się na to patrzeć w ten sposób, żeby wyciągnąć te bieżące em emocje i spojrzeć na to spokojnie z punktu widzenia systemowego. Mianowicie, jeżeli zobaczymy na koszty polskiego sądownictwa, to zauważymy, że według rankingów, według statystyk między innymi Komisji Europejskiej, wynika, że polskie sądownictwo w, w przeliczeniu na mm, stosunek wydatków do wielkości budżetu jest drugie najdroższe w Europie. Tylko Niemcy mają droższe sądownictwo. I kiedy zobaczymy z kolei, czy to sądownictwo jest efektywne, to jeżeli chodzi o efektywność, czy przewlekłość postępowań, to jesteśmy na szarym końcu, już nawet nie w Unii Europejskiej, tylko krajów Rady Europy. Co powoduje, co to oznacza? Oznacza, że mamy bardzo drogie i nieefektywne sądownictwo. I po prostu coś trzeba z tym zrobić. Kto za to odpowiada? Można by powiedzieć, że odpowiadają za to różni politycy, ale tak naprawdę. Naprawdę y, odpowiada za to korporacja, której y, myśmy oddali, sprywatyzowaliśmy część państwa. Część państwa odpowiedzialną za wymiar sprawiedliwości. My wyjęliśmy jakby z tego państwa i przekazaliśmy korporacjom. Przekazaliśmy korporacji sądownicze, i adwokackie i innym korporacjom. Wyjęliśmy to z, ponad, z, z spoty nadzoru państwa. I co to spowodowało? To spowodowało, że tak jak dzisiaj pokazuję, to działa źle. E, I w związku z tym my musimy podjąć dzisiaj radykalne działania, jeżeli nie chcemy, żeby więcej, więcej wydawać na sądownictwo i dłużej czekać na rozstrzygnięcia różnych sporów. Czy te radykalne działania nie grożą praworządności, o co oskarżają nas politycy w Parlamencie Europejskim? No właśnie to tak, jest, że, no bo są, to tak jest, że za każdym razem, kiedy próbuje się zmienić to polskie niewydolne sądownictwo, bardzo słabe jakościowo, bo wiecie państwo, że ludzie mówią, że w polskich sądach można znaleźć wszystko za wyjątkiem sprawiedliwości. To jest jakby problem taki, że po prostu w polskich sądach zapada, jest wielu przyzwoitych sędziów, to jest oczywiste, natomiast generalnie zapada no, bardzo wiele absurdalnych wyroków. Ja tu przykładu można by było podawać już nawet z mojej działki 150-letni ludzie, prawda, którzy odyskują kamienicy decyzjami sądów. No po prostu absurd goni absurd. To dziecko z Piaskownicy, jak pojedziemy na pierwsze lepsze osiedle, wie, że 150-letnia osoba nie żyje, a ci wykształceni sędziowie tego nie wiedzą. No jest po prostu potężny problem. Tu jest potężny problem, który trzeba rozwiązać wreszcie szarpnięciem cuglami, bo za każdym razem my nie przeszliśmy żadnej reformy sądownictwa przez, ponad 20, przez prawie 28 lat właśnie dlatego, że za każdym razem, kiedy ktoś wychodzi z takim pomysłem, to zaraz się go zakrzykuje argumentami związanymi z, z praworządnością, powołuje się na takie wysokie kwantyfikatory konstytucyjne i ciągle sprawa stoi znaczy ciągle nic się w sądownictwie nie zmienia. I przychodzi taki czas, że koniec tego gadania trzeba podejmować reformę. My. Oczywiście, że korporacja się broni, no bo nikt nie chce tracić swojej władzy. Tylko trzeba powiedzieć wprost, jeżeli ktoś liczy na to, że korporacja, która 27 lat nie dała sobie rady, nie potrafiła naprawić tego systemu, jeżeli poczekamy jeszcze rok albo dwa lata, to coś to zmieni, to moim zdaniem jest naiwny. Dość, ile mamy czekać? Teraz przyszedł czas, żeby to zmienić. No i kiedy ten czas będzie? No Mam nadzieję, że wkrótce. Rozumiem, że o datach nie możemy mówić w, przybliże w przybliżeniu. Znaczy... Trwa teraz proces legislacyjny, dlatego jak dobrze pójdzie, to może na początku przyszłego roku już będzie szansa na to, żeby rozpocząć taką znaczącą reformę tej części funkcjonowania państwa. Już wspomniał Pan o funkcji przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, sprawy związane z reprywatyzacją, ale ja zapytam o inne sprawy. Czy spekulacje, które pojawiają się na giełdzie nazwisk pretendentów do prezydentury w Warszawie i spekulacje mówiące o tym, że Pan byłby kandydatem na prezydenta w Warszawie, mogą rozpatrywać Pana pracę w Komisji Weryfikacyjnej jako element kampanii? Nie, ponieważ jak rozpoczynaliśmy pracę nad powstaniem specjalnego organu, który miałby rozliczyć mafię reprywatyzacyjną, to nikt w ogóle nie myślał o tym, że ktoś z Opola może być kandydatem na prezydenta Warszawy. To się pojawiło, to, 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 to w ogóle takie spekulacje pojawiły się dopiero wtedy, kiedy wszyscy zauważyli, że instytucja Którą wymyśliłem, po prostu działa. Znaczy, A proszę ona jeszcze się... tylko zdradzić, czy spekulacje są tylko publicystów, czy to są również spekulacje polityczne? To są spekulacje polityczne, ale ja tylko mówię, że nie ma koincydencji pracy z tej komisji ze spekulacjami politycznymi. Ja tylko mówię, że jak się okazało, że ta komisja działa dobrze, nie tak jak się wszyscy spodziewali, że zakopie się w papierach i zanim wyda decyzję. Pamiętam taki artykuł, że zanim wyda pierwszą decyzję, to miniemy trzy lata, że, że zakopie się w papierach i tak dalej. Okazuje się, że komisja działa sprawnie, skutecznie. Potrafi bronić swoje decyzje, e, odsłania y, mechanizmy funkcjonowania państwa. Powstała nowa instytucja Przecież Rzeczpospolitej, która bardzo dobrze się sprawdza. No to wtedy pojawiły się spekulacje, że ktoś to wymyślił, taką instytucję dobrze działającą, mógłby się ubiegać o takie stanowisko. Natomiast ja sam to nie zabiegam. E, jak państwo wiecie, w Warszawie często mi się wypomina jako moją wadę to, że jestem właśnie Sopola. Mówią się, a tak, kto tak jest takiego małego regionu, to tam co on tam się pcha do Warszawy? To zazwyczaj jest. Taka narracja, ale ja uważam, że to, co oni mówią, co jest moją wadą, może być moją zaletą. To znaczy, yy, ja jestem dumny z tego, że pochodzę z regionu opolskiego i, yy, i zawsze to podkreślam. I dzisiaj potrafię to wykorzystać również dla dobra tego regionu, ściągając różnego rodzaju inwestycje. A co do mojej przyszłości politycznej, trudno powiedzieć, ona nie jest zależna ode mnie, ale sam mam taki problem, że sam jestem trochę opolocentryczny. I, I to jest problem realny, który zauważają również komentatorzy różni, którzy prowadzą analizy dotyczące przyszłości, między innymi samorządu warszawskiego. Ale gdyby taka oferta się pojawiła, przyjmie pan ofertę kandydowania na fotel prezydenta Warszawy? Będę to rozważał, ale nie, nie podjąłem jeszcze decyzji. Moim i państwa gościem dzisiaj był Patryk Jaki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.